Cześć, witam was serdecznie. Ja jestem Manifik i witam was dzisiaj dla odmiany na niskich literach. Mamy Yubari. Znalazłem taką ciekawą bitewkę na powtórkach z WoWsa. No i mówię, czemu by wam nie przedstawić jako odskocznie od ciągłych dziesiątek, dziewiątek, generalnie wysokich tierów. Yubari, zabaweczkę na czwartym tierze, bardzo stary okręt już. Jest to premka oczywiście, jedyna czwórka z dopałką przeciwlotniczą, chociaż i tak nie obroni się sama przed samolotami. No okej. Okay. Losowanko. Są tiery czwarte, są tiery trzecie. Jest nawet po jednej dwójeczce. Więc ciekawie, przyjemnie. To jest taka mała popierdółka do tuczenia słabych graczy. Nowych graczy zwłaszcza. Można sobie ładnie tutaj statystyki podnieść na takim okręcie. Co my tu mamy? Cztery działka. Kalibru bodajże 150, chyba 150, tak. Mamy torpedki również, 4. Te torpedki są, czy możemy zobaczyć jaka to jest prędkość? Nie możemy chyba. No ale są japońskie torpedy, więc całkiem ciekawe jak na ten tier. Mały okręt dosyć szybki. No generalnie tak jak mówię, taka zabaweczka, żeby sobie troszkę miło spędzić czas i odstresować się od tych wysokich tierów i tej całej napinki. Okej. Okay. Kolega Fullero na tym okręcie płynie. Skierowany w kierunku kapa A już. Troszkę sobie postrzelał, teraz niewykryty jest. Zobaczymy jak to tutaj się potoczy. Jak widzicie po miniaturce fragów będzie sporo. Wynik generalnie będzie jak na czwórkę bardzo ładny. Więc myślę, że warto obejrzeć. Ja jeszcze tej bitwy nie oglądałem. Tylko sobie zerknąłem na screeny końcowe i no naprawdę będzie tutaj grubo. Wynik expa będzie taki jak się robi zazwyczaj na siódemce. I to na dobrej bicie. Okej. Okay. Dwa okręty mamy już do tyłu. Oni też mają dwa okręty do tyłu. Zaraz pewnie weźmiemy sobie kapa. Jak to odpuszczą. Jest dymek, ale już się kończy w tym momencie. Światła no tutaj na 5 km. Może zaraz będą użyte torpedy. No zobaczymy, jak to będzie wyglądało. A torpedki, aha, torpedki są szóstki w takim razie. 6 km. Tych torped jest 4. Więc można sobie ładnie potorpedować. Zwłaszcza krążowniki. Okej. Okay. Mamy pierwszego fraga jak na razie. Wypływa teraz niszczareczka. Powinniśmy ładnie go tutaj zmucić. No, tam pozabijali się sami przeciwnicy, jak widzicie, te tiery rządzą się swoimi prawami. Ja dawno nie grałem na nich, ale chyba sobie odświeżę niektóre okręty rzeczy z tej zabawy. I tak, tutaj pancernik puszuje w naszym kierunku, przeciwny. Torpedki zaraz powinny się przeładować, to będzie można je tutaj wystrzelić. Fragi już są 3, jak widzicie. No i tak, powolne strzelanko, druga flanka padła, środek na razie w posiadaniu przeciwnika. No i tak moi drodzy, jako że jesteśmy na takich niskich tierach, to troszkę ogłoszeń. Odcinki teraz będą się pojawiały zawsze o godzinie 17, co 2 lub 3 dni, to w zależności jak mi czas pozwoli, bo też mam swoje obowiązki. Ale w każdym razie zawsze o 17. Informacje o odcinkach będą albo na fanpage'u, albo na Discordzie, albo na grupach. A propos World of Warships też tam często wstawiam. Możecie również zostawić suba z dzwonkiem, to wtedy macie powiadomienie bezpośrednio wysyłane na YouTubie do was. No i tak, coś jeszcze miałem wam ogłosić. Dziękuję wam moi drodzy za ładną aktywność ostatnio. Dziękuję za wszystkie łapki, bo było ich ostatnio w krótkim czasie dosyć sporo jak na mój kanał. Jeden powie, że sporo, drugi powie, że to jest nic, no ale dla mnie to jest sporo. Dziękuję serdecznie, bo to pozwala mi się lepiej pozycjonować. Jak widzicie, tutaj flanka już kompletnie będzie wygrana. Trzeba tego Wyominga dobić i skierować się w kierunku B, skierować się w kierunku, no, masło maślane. Okej, okay. W każdym razie, tuczemy tego Wyominga. Umikaze nam trochę pomaga. Środek kompletnie już stracony, tam Yogi ucieka. Jak na razie 4 fragi już,
Może uda się teraz Krakena zrobić. Zaraz zobaczymy, jak to się potoczy. Jeszcze kolega nie torpeduje. No i w sumie dobrze, bo może by w te torpedy wpłynął na tych 6 km, no ale jednak lepiej poczekać, może kto inny dokończy. Z tego co widzę, to by nawet raczej nie dopłynęły. Duży kaliber, 70 tysięcy na czwóreczce, 7 minut to jest fajny wynik, naprawdę fajny. I tak, New Barry kosztuje bodajże 30 zł, 40 zł może. Jak ktoś chce sobie to taki okręcik sprawić, to te czwóreczce jak najbardziej polecam. Ciekawszych chyba za bardzo okrętów nie ma. Dopiero na piątce tam Texas i tak dalej. Okej. Jest w tym momencie krakenik. Kolega się będzie pewnie kierował w kierunku B. Tutaj płynie niszcza reczka ostra, a to jest akurat bocik chyba. A tak, to jest bocik. Z tego co widzę, to są po dwa boty na drużynę. Czyli tam dobrało. No ale nieważne. Okej. Teraz Izasław. Również wypłynął, że jest ze środka już. Bez sensu puszują. Jak widzicie, to są pewnie nowi gracze. I nie wiedzą tutaj, jak zagrać. Można ich sobie bezkarnie tutaj mucić i... No i co? I robić statystyki, robić win rate. Bez najmniejszego problemu. Okej. Strata w kapach jest jak na razie jeszcze, ale już punktowo wychodzimy naprzód, na prowadzenie. Im okrętów zostało 3, nam zostało 7. Więc sytuacja jest dosyć ładna w tym momencie. No ale jeszcze fragów tutaj powinno być. Zaraz zobaczymy, w jaki sposób będą zrobione. Tam się zadymił niszczyciel. Czy będzie strzelanie na ciemno? W ciemno? Raczej będzie. Jeden pocisk tam trafił wcześniej. Tutaj wypływa Taranto. Cóż to w ogóle jest? To jest pancernik, tak? Pancernik czy krążownik? Zasłania mi tam... Momencik. Nie, to jest krążownik, tak, to jest krążownik. Nawet nie wiem z jakiej linii, to jest pierwszy raz to widzę. Ale w każdym razie trzeciego tieru, więc powinniśmy go troszkę zmęczyć. Jak widzicie, jeszcze ani jednego punktu HP kolega nie stracił. I sobie tak muci. Bitewka bez lotni. Czego chcieć więcej? Wszystko po pomyśli tutaj kolegi. Zaraz będzie 100 tysięcy wbite najprawdopodobniej. Na 7 km te Taranto, zaraz będzie pewnie zmucone do końca. Teraz może pepance by się przydały, ale chyba tu kolega postanowił po prostu go... Aha, to jest Włoch. Widzę pociski SAP, czyli to jest Włoch. Okej, teraz pepance poszły. Czy cytka jakaś wejdzie? Nie, cytka nie, ale penetracja za 1000. Całkiem nieźle. Może teraz coś lepszego polosuje? Nie, overpen i penetracja, troszkę gorzej. Teraz już przydałoby się hajki. I tak, moi drodzy, jak macie jakieś pomysły na serię inne poza tymi powtórkami, jakieś poradnikowe może potrzebujecie, czy ogólnie po prostu jakieś wasze pomysły, to zapraszam do dyskusji w komentarzach. Ja chętnie poczytam. Jak coś ciekawego ktoś podsunie, to bardzo możliwe, że zrealizuję. Okej, jest siódmy frag w tym momencie. Tutaj na dobicie jest to Taranto. Zobaczymy, czy pociski dolecą. Doleciały pięknie. Ósmy frag w tym momencie już i Dreadnought przed nami. Najprawdopodobniej będzie tutaj torpedowanie. Teraz przekraczamy 100 tysięcy. No i tak. I bitewko się chyli powoli ku końcowi. Bardzo duża ilość fragów, naprawdę, naprawdę ładna. Ja bodajże w tej grze nie zrobiłem jeszcze chyba nigdy więcej niż 8 fragów na losówkach. Najwięcej mam chyba na Harugumo 8, ale 9 mi się nie udało. Ale też nie grałem na tych niskich tierach za wiele. A tutaj sobie można, jak widzicie, fajnie klepać. Jest 9 frag w tym momencie. Bitewka się kończy i przechodzimy już do screenów końcowych. Screeny końcowe, jak widzicie. Bitewka, tak jak mówiłem, jest z WoWs Replay, z stronki. Kolega bodajże jest Włochem, tak mi się wydaje, że to jest po włosku. Chociaż nie wiem, mogę się mylić. Nie orientuję się. I tak, 125 tysięcy. 5 torpedek w celu. 9 fragów. Jest wsparcie. Co to był za medal? To jest bodajże...
Co to był za medal, kurczę? Wyleciało mi z głowy teraz. Nie powiem wam. Wyleciało mi z głowy. Jest krakenik jeszcze i jest duży kaliber. Okej. Okay. Punktowo 2000 bazowych. Jak widzicie, następny gracz miał tylko 742. U nich miał najlepszy 707, więc tutaj kolega zrobił całą grę. Zresztą jak widzicie, sami nowi gracze, nawet tutaj o, są... A, trzy, bo to na drużynę były. Mówiłem chyba dwa wcześniej, ale były po trzy. No i tak. Tutaj damage. Sporo z hajeków, sporo z torped. Nie ma co tutaj się przypatrywać dokładniej. I zarobek bez premki. Jak widzicie, tutaj jest tylko 7000 obsługi. Więc... jest to dobrą sprawę. Jak ktoś lubi taką zabawę na niskich tierach, to co niech sobie bierze taki Yubari i sobie zarabia powoli po 100 tysięcy, po 150 tysięcy na dobrych bitwach. Chociaż nawet 150 tysięcy ciężko jest, skoro tutaj na takiej dobrej 250, to myślę, że tak około 80 tysięcy na bitwę można by przywieźć. Tak na średniej bitwie. Okej, moi drodzy, to na tyle dzisiaj. Taki luźniejszy odcinek. Na następny planuję albo ponownie Thunderera, albo... O, jeszcze miałem jeden tam okręt. Kurczę, wypadło mi z głowy. Zobaczycie w każdym razie w następnym odcinku. Tak jest, moi drodzy, dziękuję wam za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek się spodobał. Jeśli się spodobał, to zostawcie po sobie lajka oraz komentarz. A jeśli jesteście nowi, zasubskrybujcie z dzwonkiem. I tyle. Ja się z wami żegnam. Trzymajcie się. Życzę wam udanych bitew. No i cześć.